Ty w roli recepcjonistki, czy jakoś specjalnie przygotowywałaś się do tej roli? Wiesz co, no nie udało się być recepcjonistką stricte, tak jak to robi się w amerykańskich produkcjach, że zanim się już zostanie, zacznie, padnie pierwszy klaps, no to my wtedy do tego momentu na przykład przygotowujemy się, pracujemy w przychodniach i tak dalej. No tutaj możliwości nie było. Natomiast mamy konsultanta na planie i w razie jakichkolwiek wątpliwości służy nam fachową radą, więc mam nadzieję, że ktoś, kto będzie oglądał z tej branży medycznej, nie będzie rozczarowany. Ale będziesz taką recepcjonistką z pazurem, czy taką wręcz spokojną? Nie, no umówmy się, ja i spokojna recepcjonistka, nie, to się nie uda. Wiesz, moja recepcjonistka nazywa się Ewa. Ewa jest energiczną kobietą. Jest dosyć charakterystyczna i charakterna, bym powiedziała. Natomiast za swoimi lekarzami i kolegami i koleżankami skoczyłaby w ogień, dałaby się pokroić, oddałaby ostatnią koszulę. No a poza tym też jest kobietą, która poszukuje miłości. No i oczywiście w tych poszukiwaniach natrafia na różne typy. Więc u niej również dzieje się dużo śmieszniej i ciekawie. Ale czy Ewa na przykład będzie zazdrościła tej miłości tak zwanej Marii do Adama? O nie, to nie jest ten typ kobiety. One się przyjaźnią ze sobą i ona bardzo dobrze życzy Marysi, mocno trzyma za nią kciuki i po prostu chce, żeby była szczęśliwa. I myślę, że to też jest kobieta, której podobają się troszeczkę inni mężczyźni, więc ze strony Ewy nie będzie to ani zazdrości, ani jakiegoś zagrożenia czy zawiści. Wprost przeciwnie, ona zrobi wszystko, żeby jej przyjaciółka była szczęśliwa z tym czy z innym mężczyzną.